Witam Was na wyjątkowej imprezie Mercedesa. Takiego eventu w Polsce jeszcze nie było. Zjechała się tu cała Europa, środkowo-wschodnia. I przez najbliższe dwa dni będą działy się tu takie rzeczy, których jeszcze nie widzieliście. Co dokładnie? Zobaczcie sobie. Takich rzeczy to jeszcze nie było. Jest ze mną Tomek Mucha, szef PR-u Mercedesa. Tomku, co tu się dzisiaj dzieje? Dzieje się bardzo dużo. Po raz pierwszy międzynarodowy event Mercedesa w Warszawie, w Polsce. Dziennikarze ze środkowo-wschodniej Europy i cała masa tematów. A w tle przyszłość Mercedesa, koncepcyjne samochody i jazdy elektrykami. Jakimi samochodami będziemy jeździć? Będziemy jeździć samochodami oszczędnymi, będziemy jeździć samochodami pięknymi i będziemy jeździć samochodami, które będą miały sztuczną inteligencję. Będą z nami rozmawiać, będą nas zabawiać w drodze, podpowiadać nam, jak spędzić wieczór, czy gdzie zrobić zakupy. I samochodami, które będą miały na pewno dużo większe zasięgi, bo nowa generacja samochodów elektrycznych to są inne chemie baterii, inne materiały, nowe platformy i tak jak CLA Concept przewidywana 750 km zasięgu. Mamy elektryczne CLA, mamy elektryczną G-klasę. Co jeszcze? Mamy elektrycznego Maybacha, no i mamy wisienkę na torcie. Mamy w Polsce jeżdżący samochód koncepcyjny. Samochód, który przejechał na jednym ładowaniu 1200 km. Trzy misje za autem. Misja europejska na Lazurowe Brzeże. Misja na Wyspach Brytyjskich, ale też na Bliskim Wschodzie w ekstremalnych temperaturach. Każdorazowo sprawdziliśmy ten samochód w bardzo różny sposób i każdorazowo udawało nam się przejechać ponad 1000 km. Także zobaczcie, moi drodzy, co więcej przed nami. No to zaczynamy. Elektryczna klasa G. Na początek coś dużego. Najnowsze elektryczne auto Mercedesa, czyli elektryczna klasa G. Ten Mercedes nosi oznaczenie G580 i co ciekawe, został zbudowany całkowicie w tradycji swoich odpowiedników z silnikami spalinowymi, a to oznacza klasyczną ramę i znakomite właściwości terenowe. Duża bateria o pojemności 116 kWh została od spodu zabezpieczona specjalną płytą, która odporna jest na uszkodzenia i przebicia. Wody ten elektryk też się nie boi, bo w G580 głębokość brodzenia to aż 85 cm. To o 15 cm więcej niż spalinowy odpowiednik. Łączna moc wynosi 588 koni i aż 1165 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Inne ważne dane techniczne? Na przykład zasięg według WLTP wynosi 468 km. Przyspieszenie do setki 4,7 sekundy, co przy masie własnej 3 ton, to naprawdę robi wrażenie. Są tu też aż 4 silniki elektryczne, po jednym przy każdym z kół. Dzięki temu ten Mercedes potrafi robić takie sztuczki. Obraca się w miejscu wokół własnej osi, na polu, na asfalcie czy tam gdzie chcecie. Tylko uważajcie, bo ryje dziury jak stado dzików. Komfort i luksus, czyli Maybach Family. Mercedes podstawił na ten event kompletne portfolio Maybacha, a to są już 3 modele. Znana Wam S-klasa Maybach, GLS Maybach i premierowy pierwszy elektryczny Maybach EQS SUV. To nowa twarz luksusu tej marki. EQS SUV ma być prawdziwą ucztą dla zmysłów, zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Nowe dodatki bardziej błyszczą albo są utrzymane w pełnej czerni. Zależy, co woli nowy właściciel, ale to one mają definiować prestiż tego auta. Są więc nowe wzory felg, nowy wlot powietrza, znaczek Maybacha na słupku C. Jeszcze bardziej na bogato jest w środku. We wnętrzu panuje absolutny fokus na luksus.
a do tego pasuje elektryczny napęd z mocnym silnikiem 658 koni, dużym akumulatorem 108,4 kWh i zasięg, który ma wynieść nawet 600 km. Z tyłu możecie mieć pojedyncze fotele, siedzenia mogą być wykończone pozyskaną w zrównoważony sposób skórą, a na drzwiach i innych dodatkach błyszczeć może prawdziwe drewno. Ten SUV ma być nową interpretacją limuzyny. I wiecie co? Najlepiej jeździ się z tyłu, po prawej stronie. Mercedes EQXX Electric z zasięgiem 1200 km. Śmiało mogę nazwać jazdę tym samochodem top of the top tej wyjątkowej imprezy Mercedesa. No bo kiedy możecie zasiąść za kierownicą eksperymentalnego samochodu, a w dodatku jeszcze nim pojeździć? No prawie nigdy. To jak szóstka w totolotka. Mercedes EQXX to rekordzista. Przy jednym z trzech wykonywanych do tej pory przejazdów przejechał na jednym ładowaniu 1200 km, a po przejeździe do celu prądu starczyło na przejechanie kilku okrążeń po torze Silverstone. To auto z niecodziennymi proporcjami jest prawdziwym cudem aerodynamicznym z rekordowym współczynnikiem oporu powietrza CX017. Jeździ się nim jak prawie każdym innym elektrycznym modelem Mercedesa, ale ten potrafi zużyć jedyne 7,4 kWh na 100 km. W środku dominuje duży wyświetlacz dotykowy 8K o szerokości 111 cm i przekątnej ekranu 121 cm. Na tym ekranie obraz jest kontrolowany za pomocą 3100 tzw. stref przyciemniania, czyli indywidualnie sterowanych diod LED. Nie powiedziałam Wam jeszcze, że ten Mercedes ma jeszcze 244 konie mocy, baterię o pojemności 100 kWh i waży jak na elektryka całkiem mało, bo tylko 1755 kg. Nocna odsłona. Koncept CLA Class. Na koniec dnia, kiedy wydawało się, że kolacja będzie zwieńczeniem tego wyjątkowego eventu, Mercedes zabrał nas do fabryki Norblina, gdzie odsłonił swoją przyszłość. Koncept CLA Class. CLA to zapowiedź i początek rewolucji. Zbudowany na nowoczesnej platformie MMA będzie przejeżdżał na jednym ładowaniu nawet 750 km. Gwiazdy w tym modelu nie będą zarezerwowane już tylko dla logotypu, osłony wlotu powietrza czy tylnych świateł. Te pojawią się jako element dekoracyjny również w przednich światłach. I trzymam mocno kciuki, żeby w modelu seryjnym wyglądało to tak jak w koncepcie. Mercedes obiecuje średnie zużycie energii na sensacyjnym poziomie 12 kWh na 100 km. Środek nowoczesny, z dużymi ekranami, sztuczną inteligencją i funkcjami autonomicznej jazdy. Do wykończenia użyty zostanie na przykład bambus. Ma być przyjaźnie i ekologicznie. Na żywo to naprawdę przepiękny koncept. To był absolutnie wyjątkowy dzień z Mercedesem. No bo kto ma okazję przejechać się koncepcyjnym Mercedesem EQXX, albo zostać przewiezionym na kanapie Maybacha, albo spróbować prawdziwego offroadu w nowej elektrycznej G-klasie. I to wszystko w ciągu jednego dnia.